Utrzymanie trasy metaliki Summer Sanitarium w 2003 roku pochłaniało milion dolarów dziennie. Kiedy na jednym stadionie Metallica grała koncert, na kolejnym już rozstawiano sprzęt, a ten z jeszcze poprzedniego koncertu był transportowany w kolejne miejsce. To była prawdziwa misja logistyczna, czemu zresztą no, trudno się dziwić, ponieważ trasa była naprawdę ogromna. Jako support na trasie w 2003 roku Metalice towarzyszyła New Metalowa Pierwsza Liga w postaci Limp Link The Linkin Park czy Deftones. No, wydawać by się mogło, że będzie to strzał w dziesiątkę, że każdy stadion będzie bez problemu wyprzedany. Jak się jednak okazało, frekwencja była zdecydowanie poniżej oczekiwań ze zespołu oraz promotorów. Posłuchajcie jak frekwencje podczas trasy Summer Sanitarium w 2003 roku opisywali autorzy książki Metallica prosto w Czerń. W Irving na przedmieściach Dallas zjawiło się około 40 tysięcy osób, to o 25 tysięcy mniej niż na poprzednim koncercie Metaliki w tym samym miejscu 3 lata wcześniej. Kiedy ogłoszono trasę Summer Sanitarium, krążyły plotki, że organizator firma Live Nation zaoferował metalice 28 milionów dolarów. Latem 2003 roku suma ta wydawała się przesadzona. Większość koncertów oglądało między 35 a 50 tysięcy fanów. Były wyjątki. W Los Angeles do LA Coliseum przybyło 60 tysięcy, a w rodzinnym San Francisco 10 sierpnia zespół oglądało 70 tysięcy fanów. Ale 25 tysięcy wolnych miejsc w Teksasie 3 sierpnia świadczyło o drastycznym spadku popularności. Metaliki. Metalika, odcinek kolejny, zapraszam bardzo serdecznie, no jeśli chcecie ten zespół oglądać na naszym kanale częściej, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, który utwór na płycie Saint Anger lubicie najbardziej, no i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Metalice, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco. Metallica, jeśli chodzi o trasę Summer Sanitarium w 2003 roku miała wybór. Czy celujemy w hale, czy w stadiony? Trasa po halach, żeby wypełnić zapotrzebowanie, musiałaby pewnie potrwać kilka dobrych miesięcy i objąć 100 czy nawet 200 koncertów. Trasa stadionowa natomiast to nieco ponad miesiąc gry na największych obiektach w Ameryce no i zapowiadało się fajnie. Natomiast jak się okazało? Zapotrzebowanie okazało się nie tak duże, jak tego oczekiwano. No i tutaj powodów może być kilka. Na pewno słabe przyjęcie Saint Anger, no i być może również to, jakie Metallica dobrała sobie supporty na trasę. Umówmy się, Limbiskit, Link Linkin Park i Deftons były wówczas bardzo gorącymi nazwami, natomiast no to chyba nie do końca był target Metaliki. To znaczy, inni fani słuchali New Metalu, a inni Metaliki. Te dwa światy chyba nie do końca się ze sobą przecinały wbrew oczekiwaniom Ulrika i spółki, no, którzy myśleli, że jeśli wydadzą płytę taką jak Saint Anger, to dotrą zarówno do swoich wiernych fanów, jak i do młodszych, którzy zafascynowani byli System of a Down i Linkin Park. Problem w tym, że ci młodzi ludzie nie potrzebowali do szczęścia metaliki. Młodzi woleli sobie pójść na osobny koncert Linkin Park, Limbiskit Link czy System of a Down i obejrzeć ich w warunkach klubowych albo halowych. Ulrik, gdy trasa zbliżała się wielkimi krokami, opowiadał tak. Nie graliśmy takiej trasy od trzech pieprzonych lat, i z całym szacunkiem, dla Osfestu, ale to jest coś zupełnie innego. Nie powtórzymy tego w ciągu najbliższych czterech albo pięciu lat, chyba że znajdzie nas taka ochota. Lars niewątpliwie udzielając takich wypowiedzi no, chciał zachęcić fanów do przybycia na stadiony, bowiem widział, że bilety nie sprzedają się najlepiej, to też chciał w pewien sposób wzbudzić wątpliwość czy w ciągu najbliższych kilku lat Metallica zaprezentuje się po raz kolejny na żywo. Perkusista metalki w oficjalnych wypowiedziach nie mówił raczej tonem pełnym niepokoju czy niezadowolenia związanego ze średnią sprzedażą. Podtrzymywo, że jest OK, zestawiając rzeczywistość stadionową z rzeczywistością halową. Jest ogromna różnica pomiędzy halą na 18 tysięcy osób a stadionem na 60 tysięcy, ale wyprzedalibyśmy na co najmniej dwa wieczory, więc trasa udała się świetnie. Na pytania o kosmiczne oferty Live Nation Ulrich nie odpowiedział ani negująco, ani twierdząco. Uplastycznił jednak nieco realia trasy i opowiadał o tym, że większość spraw z nią związanych spoczywa na barkach Metaliki. Działa to w ten sposób: to my płacimy za wszystko. Płacimy pozostałym zespołom, ekipie, opłacamy scenę i wszystko inne. Przepływa przez nasze ręce duży strumień pieniędzy i na końcu okaże się, co zostało. Na pytanie, czy Metallica wyjdzie na plus czy na minus, Lars odpowiada: Będziemy blisko zera. James Hetfield również dawał się mieć pozytywne podejście w tamtym czasie, no bo mówił tak: Myślę, że teraz gramy tak dobrze jak nigdy. Gitary brzmią świetnie i wszystko doskonale się ze sobą zgrywa. Warto być częścią tego wszystkiego. W lipcu roku 2004 do kin trafił bardzo głośny film Metallica Some Kind of Monster. Decyzje zespołu co do tego czy chcą pozwolić na wejście z kamerą w ich prywatne sytuacje się zmieniały, natomiast finalnie panowie zgodzili się na nagrania. Reżyserami oraz producentami filmu zostali Joe Berlinger oraz Bruce Sinowski. Panowie dokumentaliści mieli więc wykonać pracę dzięki której będzie o nich głośno i będą święcić sukcesy natomiast Metallica umówmy się na całym przedsięwzięciu mogła wizerunkowo stracić. Posłuchajcie jak wygląda koncept na nagranie tego filmu. Metallica opłaciła pracę Berlingera i Sinowskiego. Kwota szła w miliony dolarów, ale twórcom dano wolną rękę odnośnie do kształtu dzieła. Kiedy grupa zobaczyła roboczą wersję filmu, zrozumiała, że jest to materiał na film pełnometrażowy, a nie na telewizyjną serię reality show w stylu popularnych wówczas ozbornów. Choćby dlatego, że amerykańska telewizja jest mocno zagęszczona przerwami na reklamy. Szczególnie Lars Ulrich zdał sobie sprawę, że to film dla ludzi, którzy w kinie nie kupują popcornu. Zawsze ufający swoim instynktom perkusista, nalegał na pełnometrażowy film. Produkcja Some Kind of Monster sprawiła, że wszystkie wypowiedzi w wywiadach z początku XXI wieku, czy wszystkie krzykliwe artykuły, no, straciły tak naprawdę na znaczeniu. Film był szokujący i odsłaniający prawdziwe oblicze zespołu, co zamiast kapeli jeszcze bardziej zaszkodzić, tylko i wyłącznie. Pomogło. Pomogło mimo bardzo mocnych scen, jak choćby ta, którą za chwilę zacytuję. Pamiętacie pewnie, jak w jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że James Hetfield, po powrocie z odwyku, zarządził, że zespół nad płytą Saint Anger będzie pracował w konkretnych godzinach i poza tymi godzinami będzie zakaz tworzenia muzyki, a nawet jej odsłuchu i takiego powiedziałbym grzebania w tych nagraniach. No i oczywiście cytowałem wam Ulrika, który m, zachwycony tym pomysłem nie był, natomiast koniec końców niby się z nim pogodził. Tymczasem film Some Kind of Monster dobitnie pokazał, jaka była reakcja perkusisty wtedy tak naprawdę. Ulrik, kiedy usłyszał, że podczas pracy nad Saint Anger ma czekać zupełnie inny system pracy, wypalił do Jamesa tak. Myślę, że jesteś kurecko zapatrzony w siebie. Co gorsza, gdy mówisz o mnie, mówisz, jak bardzo wszystko kontroluje i wszystkim manipuluje. Ty jednak sprawujesz kontrolę zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Kontrolujesz za sprawą reguł, które ustalasz. Kontrolujesz na podstawie tego, jak oceniasz ludzi. Kontrolujesz za sprawą swojej nieobecności. Kontrolujesz wszystko, nawet gdy cię tu nie ma. James był niewzruszony, siedział sobie spokojnie, ale wydawać by się mogło, że za chwilę wybuchnie. Ulrich natomiast kontynuował. Nie rozumiem, kim jesteś. Nie rozumiem tego programu. Nic z tego nie rozumiem. Dociera do mnie teraz, że niemal cię nie znam. Wszystkie te zasady i inne bzdury. To pieprzony zespół rockowy. Nie chcę jej danych zasad. Rozumiem, że musisz wyjść o czwartej. Szanuję to, ale nie mów mi, że nie mogę kwadrans po czwartej usiąść z Bobem i posłuchać czegoś, jeśli mam taką ochotę. Co to wam ma być? Później Rick przyjmuje nieco bardziej błagalny ton i mówi kolejne rzeczy, nawiązując do Jasona Newsteda. Nie chcę skończyć jak Jason, dobrze? Nie chcę zostać zepchnięty na bok. Nie chcę, by coś takiego przytrafiło się Dwukrotnie. Albo róbmy to z pełnym zaangażowaniem, albo wcale. A jak wypowiadał się na temat tej sceny James i jak tłumaczył swój spokój, który udało mu się zachować, nie wdając się w sprzeczkę z Ulrichem? Edfield mówił: Mój spokój miał chyba dużo wspólnego z tym, że dopiero skończyłem terapię. Myślę, że swój wpływ miała także obecność kamer. Później powiedziałem Larsowi: Jednorazowy incydent mogę zaakceptować, ale nie waż się naruszać mojej przestrzeni osobistej w taki sposób ponownie. Podczas pracy nad Kind of Monster zespołem pracował tak zwany mediator. Czy też, jak można przeczytać na Wiki. Wikipedii, trener poszerzania wydajności, czy po prostu terapeuta, no generalnie gość, który miał mm, usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi muzykami zespołu, szczególnie po odejściu z zespołu Jasona Newsteda w tym bardzo trudnym y, czasie. Gość nazywał się Phil Toll i wszystko skrupulatnie wtedy obserwował, dlatego po jakimś czasie mógł wysunąć swoje wnioski. Bałem się, bo to był przełomowy moment. W tamtej chwili James mógł równie dobrze powiedzieć: dosyć tego, to koniec. Był znów w zespole, który tak bardzo kochał, ale wciąż próbował sam się pozbierać do kupy. A zespół przypominał mu o rzeczach, które doprowadziły do jego rozbicia. Starał się dostosować do swoich kolegów, których nie widział od tak dawna, ale miał teraz inne priorytety, które kolidowały z priorytetami cierpliwie czekających na jego powrót kolegów. Tuli z tego i z wielu innych powodów, do niego żal. To dodawał. Konfrontacja w kuchni miała bardzo dramatyczny przebieg, ale należy pamiętać, że była to pierwsza okazja, przy której Lars mógł bezpośrednio wyrazić przed Jamesem swój gniew. Podczas gdy James był na odwyku, oni Kirk wstrzymali pracę, czekając na jego powrót. Nie wiedzieli nawet, czy zespół jeszcze istnieje. Lars doświadczył więc olbrzymiego niepokoju. Patrzył na to z perspektywy: Czekaliśmy na ciebie, a teraz ty nam dyktujesz warunki. To ty musiałeś udać się na odwyk, to ty spierdowałeś sprawę. To kontynuuję. Kirk nie jest osobą, która potrafiłaby w ten sposób skonfrontować się z Jamesem, a relacja Boba Rocka z zespołem była trochę inna, więc nie wypadało mu poruszać się tego tematu. Wszystko więc spoczęło na barkach Larsa. Bał się tego. Oni też, ja prawdę mówiąc, także. Obserwując sytuację, zdałem sobie sprawę, że muszę pozwolić jej potoczyć się własnym torem. Gdybym interweniował, znowu schowaliby przed sobą swoje uczucia, i kto wie, kiedy wypłynęłyby na nowo. Był to punkt krytyczny, ale też przełomowy. To jedna z tych chwil w życiu, kiedy trzeba, jak ja to mówię, zaufać rozwojowi wydarzeń. W efekcie zrodziło się z niej wiele dobrych rzeczy. Nie wszystkie naraz, ale ta chwila była katalizatorem. To był ich moment olśnienia. Terapeuta brał trochę w obronę Larsa Ulrika, mówiąc jeszcze tak: Trzeba zrozumieć rolę Larsa w zespole, za twórczą stronę odpowiada James. Lars dba o resztę, jest organizatorem, jest współproducentem. Znakomicie radzi sobie z Pro Tools, zawsze jest w studio. Lars stoi za wszystkim, co Metallica kiedykolwiek osiągnęła. Promuje zespół, wziął na siebie sprawę Napstera. Ta rola przychodzi mu naturalnie, bo od dziecka uczony był niezależności. Jest bardzo ostrożny, potrafi przewidywać i dostosowywać oczekiwania. Ale kiedy coś go niemile zaskoczy, czuje, że jego poczucie bezpieczeństwa zostało zagrożone. Tamtego dnia przyszedł na przyjęcie i dowiedział się, że wszyscy mieli założyć hawajskie koszule. Nikt go o tym nie poinformował, a dla Larsa to duży problem. Zaczął myśleć, nie wiedziałem o tym, a skoro tak, to równie dobrze mogą się przytrafić inne złe rzeczy. Taka sytuacja mnie przerasta. Na miesiąc przed premierą filmu Some Kind of Monster, czyli w czerwcu 2004 roku doszło do takiej, powiedziałbym, bardzo nietypowej sytuacji. Ponieważ Metallica była główną gwiazdą festiwalu Download i przez ponad godzinę po planowanym rozpoczęciu występu panowie nie pojawiali się na scenie. W końcu na scenę wyszli Hetfield, Kirk Hammett i Rob Trujillo i poinformowali, że Lars Ulrich trafi do szpitala, ale od razu uspokoili też sytuację, mówiąc, że nic poważnego się nie dzieje i że Lars z tego wyjdzie. Finalnie panowie zagrali koncert, a Ulrika na perkusji wyręczyli Dave Lombardo ze Slayera, Joy Jordison ze Slipknot, a także techniczny Larsa, czyli Fleming Larsen. Na szczęście nie było żadnego problemu ze znalezieniem zastępstwa za Larsa, a najbardziej podekscytowany sytuacją okazał się być Joy Jordison ze Slipknot, który mówił tak. Serio pomyślałem, czeka na nich 70 tysięcy osób, a oni proszą mnie o pomoc, mam zagrać z Metaliką, było niesamowicie stare, to jedno z najwspanialszych wspomnień. Powiedziałem im, że znam ich wszystkie kawałki i zagram wszystko, co sobie zażyczą, oczywiście, że chciałem im pomóc. Uryk później tłumaczył swoją nieobecność, nawiązując do bardzo napiętego kalendarza Metaliki w tamtym czasie. W moim wieku poczułem się tym przytłoczony i musiałem odpocząć. Nie ma co zanudzać widzów. Dość powiedzieć, że w samolocie do Donington miałem mały kryzys. Jeśli odcinków o Metalice chcecie oglądać u nas więcej, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, który utwór na płycie Saintenger lubicie najbardziej. No i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Metalice być zawsze na bieżąco.